Siemano, z tej strony Forna TV, witam Was w kolejnym odcinku. Fajnie, że się udało przy okazji mojego wyjazdu z wyluzowanymi na kartofliska. Znaleźliśmy się przy takim sklepie Lewiatan i no wiadomo, chciałem pewną rzecz spróbować, no i się udało kupić, zakupić. Niestety dla mnie to ta cena, co podali w tym, to wyzysk, ale okej, okay, nie będę się kłócił, bo wiadomo, ceny się rządzą swoimi prawami. No, tu mamy lodzik, lody sorbetowo-cytrynowe. O, tutaj macie taki ten, a drugi macie lód ekipy sorbetowo-truskawkowe. W polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. To jest właśnie ciekawe, że właśnie tutaj taki posmak strzelania będzie. No i spróbuję. Żeby ci zębów nie wstrzeliło. No tak. I właśnie te przepiękne papierki nie będę jak ci inni. O, właśnie powiem teraz, że nie będę jak ci inni Janusze sprzedawać po 200 zł na Oliksie czy Allegro. Tylko zachowam na pamiątkę, no bo jednak to takie prestiżowe lody. Za darmo. No nie za darmo. Powiem wam, za takiego jednego loda zapłaciłem 6 zł, a za tego 3, bo moi znajomi wyluzowani wzięli sobie 3 lody dodatkowe, jakieś z korala, i po prostu ten lód był za 3 zł, a tak normalnie po 6. Dobrze, otwieram. A możesz ładnie, Damianku, możesz to ładnie otworzyć, żeby się nie ten, wiesz o co chodzi, że... No, nie umiesz? No nie umiem. O, to Damianek, pokażcie, Damianek. O, o Jezu, jak ładnie, Damianku, dziękuję. Dobrze, przejdziemy teraz do testu tych lodów. Tych lodu sorbetowo-truskawkowego. Zobacz, no to wygląda taki, to niby... O, patrzcie, o tak, to no taki... No taki, no nie wiem, śmiesznie to wygląda, nie będę mówił jak co, ale okej. Dobra, przejdziemy teraz do testu lodu. Dobrze, bądźmy poważni. No tak. No to zakończyliśmy test tego loda truskawkowego. No powiem tak, ja ogólnie rzadko jem lody, ale ogólnie jak to są te prestiżowe lody, no to już spróbuję. Moją oceną tego loda jest takie, w sensie nie wiem, może się nie znam na lodach, ale takie 6 na 10 dam temu, bo no ja jestem przyzwyczajony do takich typowo włoskich, no ale 6 na 10 będzie dobrą oceną. Ten jest lód sorbeto-cytrynowy. Polewie o smaku gumy balonowej, to sprawdzę. Ten teraz też śmiesznie wygląda. Ten różowy to jest właśnie ta guma balonowa, takie czuć, że takie jak to strzelające, takie jest. Jeszcze ten właśnie posmak cytryny, taki słodki dość, i temu lodowi szczerze lepiej smakuje mi ten lód, temu dam 8 na 10, bo jedyne co mi przeszkadza, to ta właśnie, wolałbym takie bez tej gumy balonowej i jedynie za to obniżę ocenę. No tak, poza tym ogólnie mi to smakuje i daje temu 8 na 10 końcowo. Dobrze. No to
No to zakończyliśmy test lodów ekipy. Jestem w sumie zadowolony i cóż mogę powiedzieć. Spodobał Wam się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję tutaj, żeby był szary przycisk i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z moimi produkcjami i piszcie w komentarzu, jakie rzeczy chcielibyście, żebym testował w kolejnych filmach. Cześć!